Jak części? Bo są jakby różne serwery, nie wiem czy to jest też na różnych częściach mapy, nie? Ale może wiesz, to jest jakby pierwsza ta, taka chyba, nie? Jedna mapa może jest tylko teraz, nie? Tak, no. Tylko żeby nie było tak, że tam wiesz, na przykład jest jakaś twierdza i mnie wróci do twierdzy od razu. Filmik jest. Co się podziało? Bo tak rzadko lej wyrobisz. Zaraz, tygodniu. Cześć, Janek. We've all heard the legends. Every child has heard the legends of the cursed sea. The stories of ships vanishing without a trace. How many have been lost over the years? Dismissed as fantasy. The nobles, the church. They all knew the truth. Something out there was growing. Something terrible. The threat grows once more as the bourgeoisie slumber. Your ship is stocked and your crew assembled. We can pretend no longer. Left unchecked, the veil will surely fall. And all will be lost to madness and ruin. This corruption must be stopped. Teraz się tym zajmiemy. Sprawdzimy sobie głośność. Spróbujemy grę przyciszyć i dać mi znać, czy wystarczy, czy nie, bo wtedy będę musiała ciszyć OBS-a, a nie grę. Dowa ciała. Aha, kobieta, mężczyzna. No kobieta, dobra. I kilka twarzy do wyboru. Dobrze jest? Okej. Okay. Czemu ta gra wydaje się być mieszanką Wieśka ze Skyrimem? Nie wiem. Ja nie oceniam, bo widziałam tylko fragment, jak ktoś grał. Także dla mnie to jest pierwsza w sumie styczność z tą grą. Słyszę psa, jak się... tylko trzaska. Aha. No nie, twarz najbardziej mi się podoba ta. Na mnicha. Cześć, Raven. No, czasem jest to niedobrze. Zaplecione z tyłu do przodu.
To już jest wyższa sztuka. Tu artystycznie wygolonka. Tu jeszcze bardziej artystycznie wygolonka. Swoją drogą, ciekawa jestem, co musiało człowiekowi przyjść do głowy, żeby zdecydował się na taką fryzurę. Ja nie wiem, może jest fajna, tylko ze mną jest coś nie tak. O, tu jest z lekkim zapleceniem z boku. Tu mamy sztywny kucyk. O, to też jest całkiem spoko. Sprawdzę wygląd, jakby było trawą przewiązane. No co ty? Aneks, nie. Raven, ale to jest jakieś inne konto z tym nickiem teraz? Było tak długo nie trzymać dziwnych ników, to widzisz, nie było mu kłopotu. Krótkie. No, Boba. Z Irokezem może. Chyba to mi najbardziej odpowiada. Zielony. One też są spoko. Możemy jej zarost wrzucić, słuchajcie. Taki. Nie no, dobra, żartuję. Czy my tu coś jeszcze dobieramy więcej? Chyba nie. No to next. Nazwij swoją postać. Ciekawe, czy wolne. Czy już zajęte. Aha, to imię jest już zajęte. Które? A. Teo. Musisz standardowe zrobić. No. Zmiana imienia lub wyglądu nie będzie możliwa później. Tak. W ogóle nowa na rynku. W sensie ona, no nie wiem kiedy ma premierę. W przyszłym roku. Aha, no to już. Czyli jest, to ty grasz teraz tak w beta testy robisz, nie? Mm-hmm. No dlatego to wszystko jest takie. No jeszcze bez wszystko. Napisów i tak dalej, nie? Wczesny dostęp, no. Teraz pograne będzie, potem coś to. Zezwalaj. Ciekawa jestem. Gra wrzuciła mi w ogóle ustawienia najniższe na samym początku. Zobaczymy. Wrzuciłam na średnie. Sprawdzimy, czy da radę. Komputer nie wybuchnie od razu. New World, podgląd. Ok. Pomóż kapitanowi Torpiowi. Sad. Słuchajcie, no dobra. Chyba jednak wrócimy do niskich. Tak coś czuję. Ale wygląda ładnie. No. Wróćmy do niskich. Może pożyczyć ci komputer do wystreamowania, mój co? No, przydałoby się. Jest lepiej? Nie, to by zmierzchło, co się zniechalo. Ale ogólnie nie widzę różnicy, tak wam powiem szczerze. Mam takie lagi przy tym straszne. Jak się rusza, jest okej, okay, ale... Jak ją mam odwrócić? Czekajcie. Pole widzenia. Gdzieś była... Czułość kamery.
ją podnieśmy. O, tak będzie prościej. Będę robić mniejsze ruchy, a... To może to o to bardziej chodziło. No ale trochę takie jest. Rozejrzyjmy się, zanim do niego pójdziemy w ogóle. Takie statki wielkie. Kozaki. Ale laguje obraz. Jakbym się nie odwróciła. Nic, zobaczymy jak idzie dalej. Już? Dobądź broni. Na X-ie? Blok. Aha. A tak. Spacja. Przytrzymaj. Ciężki atak. Okej. Okay. Porozmawiaj z kapitanem. Czai się tu zło. Ksiądz nazywa się nazywa je skażeniem. Czuję, jak mnie pożera. Nie zostało mi wiele czasu. To jest kluczem do pokonania armii. Potrzebować pomocy w tej... Na tej wyspie żyją inni ludzie. Okej. Okay. To go zeżarło, faktycznie. Przeszukaj torbę kapitana. Zobacz przedmioty w ekwipunku. Tarcza. W użyciu. Nie potrzebuje naprawy. Odłóż dwukrotnie. No dobra. Wyposaż jedzenie. Tu. Okej. Okay. Zamknij ekwipunek. Jedzenie i zdrowie. Spożywanie napojów i jedzenia przywraca zdrowie. Ja bym chciała jedną rzecz sprawdzić. Więc sobie tutaj odpalimy. No, ja się nie dziwię, że są lagi. Nawet Nader Zadan nie chce wczytać ile procent czego zużywa. Poza tym, że zużywa 100% procesora, nie? No cóż. Dostanie się spożywanie jedzenia, przywraca zdrowie. Aha, chcę wam zjeść? Chcecie, żebym mi zażarła. No dobrze. Wydostań się. Biegnąc przemieszczasz się szybciej. Shiftem. Czy ja mogę tu coś znaleźć? Tam jest jakiś taki bebok. To się chyba wczytuje. No ja nie wiem, czy to się będzie nadawało na streamowanie, słuchajcie. Wydaje się, że sobie sama w to pogram. Łoka! Witam cię serdecznie, słońce. Dziękuję za rajda i witam wszystkich, którzy z tobą przybyli. Cześć Veribee, aczkolwiek mój komputer nie wyrabia z tym, żeby to streamować. Także nie wiem, czy nam się uda, słuchajcie, w ogóle. Halo, halo. Atak lekki, atak ciężki, blok spacja. Dobra, za daleko. Dobra. Aha, bo on robi atak. Trzeba blok i atak. Blok i atak. Halo, halo, halo. Dobra. Słyszę jakieś następne. Tam jest dalej. Hej, witam wszystkich. Dzięki za followki, słuchajcie. Jest dramat. No, co to ja robię jeden atak i on mnie ten. Co? Nie atakujesz w końcu? Halo. Nie atakujesz. Jezu, Jezu, bo nie nadążam. Witam was bardzo serdecznie. Witam, witam. Witam i o zdrowie pytam. Co tam słychać? Coś Łącia streamowała dobrego dzisiaj.
Hejka, hejka. Wiem, że mam się stąd wydostać, ale ja tak tylko patrzę, czy coś tu dają dobrego, aczkolwiek wątpię, bo to raczej jest w formie samouczka. Na razie. Ja cię blok, to mnie nie atakujesz, a jak już nie blok, to atakujesz. Dobra. Zobaczymy, co będzie dalej. Wspinanie się, shift plus W. To jak w Assassinie. Co nie jest pod C? To by trzeba dopasować, bo ja nie wiem, czy ogarnę. Tam jest jakiś taki pomylony, słuchajcie, już go widzę. Utopiony marynarz. Miecze proste. Coś mi się ciemno zrobiło przed oczami. Upgrade K. Dobra. Miecze 1. Jednoręczny. Broń biała średniej długości używana zarówno do szerokich wymachów, jak i pchnięć. Naciśnij miecz, by zobaczyć drzewo biegłości dla mieczy. Dzisiaj na rzaku Left 4 Dead 2 i DPD. Pięknie. Dobrze, Włocja, dam znać, spoko. Wirujące ostrze albo rąbnięcie tarczą. Głusza wrogów na 2 sekundy, a tak obrotowy trafia wszystkie pobliskie cele. To ja chcę to. Aktywne umiejętności nie doczytałam. No dobra, ale pod Q mam jakieś super umiejętności. Bym sobie sprawdziła jeszcze coś, słuchajcie, a jakbyśmy tak zmienili jednak na okno. Jak to będzie wtedy działać? Możemy uniki. Staminka, aha. Staminka się wyczerpuje. Czy jest trochę lepiej? To jest New World, nowa giereczka na testach jeszcze z Kimicia. Dobra, chyba tak. Przełamanie coś tam mi się pokazało, nie wiem co. Automatyczny bieg podrówny. Jezu. Za dużej różnicy nie ma. Boję się, że u was to widać dużo gorzej niż u mnie, tak ogólnie. Ale musicie mi wybaczyć to dopasowywanie. Jak się nie będzie dało oglądać, to po prostu przerwiemy streamowanie. Oglądać się da. No. Młocia, ja niewiele wiem na ten temat. Aczkolwiek na pewno nie single. Nie, nie, nie. To jest tylko MMO. To jest jakby nowy, znaczy nowy, też nie mogę tak tego nazwać. Tu ktoś słusznie zauważył, że połączenie Wieśka ze Skyrimem. Nie, to jest ESO połączone z... Ta gra się nazywa. To gorzej to jest ze skillami jest, jak masz magiczne, nie? To jakby nie rzucała fireballe czy coś, to no. Musisz stać w miejscu, nie możesz, wiesz, się ruszać. Aha. To jest, wiesz, takie... No, to tak tyle. O, Dershi tutaj. Również udzielił słusznych informacji. Zejdź do groty. To jakieś złe rzeczy się dzieją, patrzcie. Tu
tu niby tak ładnie i tego. A czy ja mogę tędy? Nie mogę. No ale niestety. Wszystko co się ładuje, to się ładuje. To mam laga przy wczytywaniu jakby w ogóle, nie? Czy my już tu będziemy z jakimś robokiem walczyć znowu? Z kapitanem? No to chyba żartuję. Kapitanie, a pan co? Okej. Będzie bolało. Ła, tu jest ściana. Ała, ściana. Ja bym chciała przejść. Halo? Chciałabym przejść, a nie mogę, bo nie mam ten. Się wszystko kumuluje, słuchajcie. Grafik. Cześć Kapi, grafika całkiem spoko. No, jak na 4 minuty czy 5 gry, na razie okej. Okay. Gdyby tylko nie ladziła. Myślę, że jakbyśmy wrzucili jeszcze full detale, to by było ładniej. To by się serio przydał drugi komputer do streamowania tego. Można było pograć. Okej, mamy, widzę na górze kompas i znacznik mamy właśnie na tej strażnicy ustawiony. Okej, tu mamy jakieś kamienie. Mogę podnosić, dobra. Czy ja mam wyporność ekwipunku i mogę podnieść tylko jakąś konkretną ilość? Uh-huh. How many days left on the... Tu masz, na tablicy masz pokazane, widzisz? Znaczy, jak jest plecak. Ten pasek w kółko co idzie, nie? To no, to jest ciężar. Ciekawe, czy jak nie będę miała już miejsca, to nie będę mogła się ruszyć? Nie wiem. Czy wiesz? Zobaczymy. Napis na górze zakrywa kompas. Dobrze, to czekajcie, zaraz go wyrzucimy. W tym... Nie, może być wieża kwestia, że po prostu nie pozbierasz czy w innych grach, nie? Tak. Będziecie widzieli cały panel teraz. Przynajmniej powinniście. No ja trochę kamieni wzięłam, na razie nie będę więcej podnosić, bo pewnie będą też inne surowce. Tu już widzę coś się... Tylko nie wiem, jak one się stakują, wieżak. Zobaczymy. Przeczytaj. W zeszłej nocy niebo znów było czerwone, a sztorm był dziwny, nawet jak na to miejsce. Mógłbym przysiąc, że coś widziałem, ale daleko za przybrzeżnymi falami. To był chyba inny statek. Zobaczymy, czy mieli na tyle zdrowego rozsądku, żeby odpłynąć z tego piekła. Dryfujące szczątki wskazują, że niekoniecznie. Okej, to jest czwarta strona, słuchajcie, czyli nie odnaleźliśmy trzech stron jeszcze. Ciekawe, czy już ich nie odnajdziemy, bo były wcześniej, czy kolejność jest różna, bo widzę, że tam jest jakiś... Ja mogę podejść do ciebie, nie aktywując cię? Mogę. Okej.
Aha. Super. Nam się wczytał tytuł. Schowek z zapasami, ale tu mamy jeszcze jakąś stronę. Trzecią. Jak długo tu jestem, ja nawet nie pamiętam. Nie jestem nawet w stanie wykrzesać w sobie nienawiści do tych nieszczęśników. Nużą mnie bardziej niż cokolwiek innego. Czym sobie zasłużyli na wieczne potępienie? A może to właśnie ja jestem przeklęty. Jestem przeklęty, bo muszę każdego dnia aż po wsze czasy zeskrobywać sobie co godzinę ich błoto z butów. Red Hell. Znaczy się, że gdzieś jeszcze powinna być jedna kartka, tak coś czuję. Więc zobaczymy, czy jest za tym. O, mamy krzak. Z krzaczka zebraliśmy drewno. Dobra, zbierzmy. Co prawda na razie nam nie każą nic krawcić. Tu jest duży krzak. Myśmy cztery drewna zebrali. O, piękne. Jest drabinka na tą strażnicę. Gdzieś powinna być jeszcze jedna kartka. Tu nie ma, tu nie ma. Tam jest drabinka urwana. Dobra, pogadajmy z nim w takim razie. Chwila, nie wyglądasz mi na jednego z utopionych. Masz sobie jeszcze trochę życia. Ty i twoja załoga musieliście przepłynąć przez ten dziwny czerwony sztorm, prawda? Masz szczęście, że wciąż dychasz. Udało ci się ocalić ostrze i to śmieszne pudełko, ale cała reszta przepadła. Masz, weź te buty, idealnie pasować nie będą, ale lepsze to niż nic. Okej, okay. Nie ma czasu na rozmowę, zbieraj się, jest sprawa. Te morskie diabły nacierają na plażę, a ja się przecież nie rozdwoję. Zajmę się tymi, którzy dotarli na plażę. Ale ty też musisz wziąć się do roboty. Widziałem grupę tych przeklętych utopców w pobliżu potęgi Mesnarda. Zaznaczę ci to na mapie. Utopieni nie są zbyt ruchowi, ale jeśli dasz im się otoczyć, wciągnąć je w głębinę. Zachowaj ostrożność. O Jezu! Ktoś tu przybiegł. Okej, okay. Aż się zdziwiłam. Nie żeby to było online, ale tak. Cześć, Paszandejo. Sprawdźmy mapę w takim razie. Tu mamy jakiś punkt. Niezbadany punkt orientacyjny. Okej. Okay. Zagłada utopionych. Okej. Okay. Czyli to mamy przed sobą. Gdzie ta strona? To mi nie daje spokoju. Poziom trzeci. W ogóle tak, mamy jakiś ekwipunek. A mamy jakiś skrót do postaci. Pod K jest postać. Biografia, brak, mamy dostępne dwa punkty, siła, zręczność, inteligencja, skupienie, kondycja, siłę, o matko, weźmy kondycję w takim razie, umiejętności, młot bojowy, toporek, ognista laska, laska życia. To źle brzmi. Łuk i muszkiet. Rzemiosło. Kucie broni. Partnerstwo. Jezu, ile tego jest. Wyrąb. Górnictwo. Żniwa. No spoko, ale coś mi się tu jeszcze... Coś mi się tu jeszcze bangla. Czy jak ja to... Aha, potwierdzić trzeba było. Dobra. No dobra. Kamieni nie chcemy, idźmy tutaj. Znaczy się, że ja mogę tak przez tą wodę po prostu? Będzie walka z wydąglami. Jest do wybicia.
utopiony żeglarz. Dobra. Ten się zbadził w skalę. Halo? Dobra, leży. Worek podnieśmy. Szczały żeśmy dostali. Szczały! Z tobą, Triku, teraz. Dobra. Porozmawiaj ze strażnikiem. Aha. To już. Miałam tylko trzech się pozbyć. Dobra. Dużo kamieni tu leży, dużo. Panie strażnik. Widzę, że udało ci się zachować rozum, no i w ogóle to dobra robota. Nie mam w zwyczajności prosić o pomoc na nowo przybyłych, ale cieszę się, że tym razem to zrobiłem. Nazywam się Fayette, jestem strażnikiem pilnuję tej plaży. Moim zadaniem jest odbieranie utopionych i pomoc tym, których może wyrzuci na brzeg, czyli między innymi tobie. Na początek wypadałoby wytworzyć sobie nóż do skórowania. Ten miecz pewnie ci na głowy, aż miło, ale nie oskurujesz nim zwierzyny. Zasada numer 1. Na Aternum zawsze noś przy sobie narzędzia. Ruszaj na plażę, zbierz nieco krzemienia, a potem drewno ich z pobliskich krzaków. Jak już zdobędziesz surowce, skorzystaj z mojego ogniska, wytwórz kamienny nóż do skórowania. Surowce mamy. Jeszcze możemy spróbować sobie stworzyć nóż do skórowania. Okej. Okay. I jeden, to jest chyba ilość do zrobienia. Robimy. Buty ubierz. O, widzisz, słuszna uwaga. Stałam buty, a dalej biegam bosa. Okej. Okay. Wyznacz aktywne narzędzie. Dobra, ekwipunek.